Cześć, słuchajcie, w końcu dotarła do mnie przesyłka Galaxy Watch 4 w wersji z LTE, kolor zielony, zamówiona w preorderze. Rozpakujemy sobie ją, zobaczymy, co mamy w pudełku. Wstępnie porównamy z Galaxy 46 mm i zapraszam do materiału. Słuchajcie, zegarek zamówiłem w preorderze w dniu premiery, praktycznie zaraz po konferencji. Wcześniej miałem tego 46 mm i mamy go już praktycznie tak samo od samego początku. Co mnie nie przekonuje, to ten ring. No nie podoba mi się to, praktycznie z tego nie korzystam. Z racji, że z tego nie korzystam, to pod nim zbiera się kurz i ciężko on chodzi, dlatego w tym roku stwierdziłem, że biorę klasika, biorę czystego, bez ringu. 44 mm, kolor brązowy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pudełko trochę się różni od poprzednich, a na pewno od tego 46 mm. Tutaj mamy podłużne, bardzo tak makowo to wygląda, Apple'owo. Z tyłu jakieś informacje mamy. Galaxy Watch 4, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Akurat z tego, co słyszałem, to Plus ma niedługo wprowadzić do smartwatchy SIMA, także jak najbardziej się przyda. Dobra, nie przedłużając, otwieramy, bo też jestem ciekawy, jak on wygląda. Dobra, mamy otworzone. I... no i dobra, gotowi. Tadam. No i dobra, mamy wersję zieloną. Zobaczmy, co jest na początku na samej górze. Prawdopodobnie tutaj są same instrukcje. O, kabelek jest. No właśnie, jak to teraz wygląda w kwestii ładowania tego telefonu? No bo wcześniej miałem taki stojaczek. Nie pamiętam, czy tam była ładowarka, czy nie. A tutaj mamy... czyli to jest taka sama ładowarka jak w Aktiwach. Już widzę, czyli sam kabel, to magnetycznie będziemy przykładać, będzie się ładował. Niestety samego adaptera do gniazdka sieciowego już nie mamy, no ale to już powoli musimy się do tego przyzwyczajać, że tego nie będzie. Kiedyś ładowarki już były, teraz już ładowarek nie ma, koniec. Ekologia, hehe, nie ma, no dobra. Czyli tak, kabel. Z drugiej strony, no chociaż tu pewnie jakieś instrukcje, jakaś wlepka, cokolwiek, coś, nic. No nic, no niestety, dwie małe instrukcje. Ciekawy jestem, czy w ogóle ten zegarek będzie naładowany jakoś wstępnie. Dobra, to sobie odkładamy, to jest nam niepotrzebne. Sam zegarek. W ogóle jakie przyjemne w dotyku materiał. Tak, to jest tektura, ale taka matowa. No dobra, pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest bardzo lekki. W porównaniu do tego mojego jest naprawdę lekki. Pasek gumowy. Coś tu więcej mamy? Czy już koniec? Nie, to już jest koniec. Więcej nic tutaj nie znajdziemy. No dobra. Gumowy pasek. Ciekawe, czy będą pasowały te paski. No ten pasek, co jest fabryczny, o dokładnie ten. W podobnym stylu był w 46 mm, tylko z takimi prążkami, no on się praktycznie dla mnie nie nadaje, ręka się pod tym poci, jest nieprzyjemne, niewygodne. Dlatego prawdopodobnie będę go zmieniał, tylko teraz pytanie, czy go można wymienić sobie od tak, jak tutaj wyciągamy, ale chyba system działania jest taki sam. Też takie przesuwamy i koperta tutaj jest zielona. Dlaczego ja myślałem, że koperta jest zawsze czarna albo srebrna, tylko paskiem się różni? No nie wiem. No dobra. Włączamy. Nie, jeśli chodzi o samą lekkość, naprawdę jest mega lekki. Pierwsze uruchomienie podejrzewam, że może trochę potrwać. Ja sobie od razu go nałożę. Tak dla porównania. Zobaczcie, jaka jest różnica w grubości. No myślę, że jest spokojnie grubsze jakieś 20% może. W ogóle nawet nie ma co porównać, jest dużo lżejszy w porównaniu do tego 46 mm.
bo ten jest taki cegłowaty trochę. No tylko, że tak, tu mamy 44 mm, to jest 46 mm. Przy czym i tak wydaje mi się, że ekran, sam ekran będzie większy w tym zegarku. A czy chociaż pasek będzie taki sam? No, podobny, ale no nie wiem. Co tutaj mamy? Najpierw wybór języka. Polski jest. No. Słuchajcie, a ja dobra, jest. Już myślałem, że nie ma. Kontynuować polski. Tak. Zaraz sobie sparujemy. Wybór regionu. Polska. Polska. Uruchom ponownie. I zegarek restartujemy. No ładny jest, naprawdę jest ładny, jest taki smukły, jest delikatny. Aha, tutaj mam nawet rozmiar ML pasek, 20 mm. To się zdejmuje chyba, tak? A, to sama naklejka, myślałem, że tu jest coś więcej. Sam QR kod. No dobra, nałóżmy sobie go od razu. Bo podejrzewam, że będzie taka sytuacja jak w tym, że jeżeli nałożymy, to go za bardzo nie odblokujemy też. Także nakładamy zegarek, niech się w międzyczasie uruchamia. Dobra, tak on się prezentuje na ręku. Już co pierwsze mi się rzuciło w oczy. W starym modelu, tak samo jak i fabryczny pasek, one się składają praktycznie na płasko. Widzicie? Tak to wygląda. Ten jest strasznie sztywny tutaj, on aż wręcz odstaje. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest dopiero co wyjęty z pudełka, czy te paski się tutaj trochę pozaginają. No ciężko im powiedzieć, witamy. No na razie, jeśli chodzi o wygodę, no to pierwsze co się rzuca, no to jest naprawdę lekki. Galaxy Watch 4. Rozpocznij w aplikacji, dostępność, język, pomoc. Dobra, ja sobie go skonfiguruję. Dostępność. Czy potrzebujemy jakąś... Okej, już nam się pojawił, jak widzicie, na telefonie zegarek, tylko odblokowałem. Połącz. Sprawdzanie numeru na zegarku. No i co? Zgadza się, potwierdzamy. Podejrzewam, że zaraz jakaś aktualizacja będzie do pobrania w tym zegarku. No ale... No właśnie, pobieranie oprogramowania. 101 MB, także... Czekamy, aż się pobierze cała aktualizacja. Aktualizacja oprogramowania właśnie nam się skończyła robić. Oczywiście zgadzamy się, kontynuujemy. Podoba mi się, że teraz cały ten interfejs, tak jakby to wszystko jest tak sparowane, że delikatnie może i na wzór iPhone'a, że wszystko to jest w obrębie tej samej marki, telefon, zegarek, po prostu jedno, drugie, jedno nawzajem się widzi, wszystko jest proste do parowania, nic nie trzeba się łączyć. Jak widzieliście, uruchomiłem, od razu się pojawił zegarek na telefonie, że jest nowy. Co do samej konstrukcji, bardzo podobna jest do Galaxy Activa, Samsung Active, to jest wersja 40 mm poprzednia. No i tak samo, tutaj jest... To jest widać, że to jest w podobnym stylu robione, tak samo jak i te paski. Teraz te nowe zegarki trochę inaczej wyglądają, no ale sam zamysł bez tej tarczy jest praktycznie identyczny. Pobieranie danych do konta Google. Ja myślę, że nie będziemy tutaj, my wrócimy sobie jak zegarek się już w pełni uruchomi i wtedy posprawdzamy sobie, jakie on ma funkcje. Dobrze, słuchajcie, zegarek mamy już skonfigurowany wstępnie. Cały proces konfiguracji to po prostu jest dalej, 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 dalej. Czy chcesz, masz kopię zapasową tego zegarka? Nie, tak. Tyle. Dlaczego wybrałem taki zegarek, a nie inny? Raz, że jestem przyzwyczajony do interfejsu. Główna zmiana względem poprzedników wszystkich, nie mówię czy to jest 46 czy Active, każdy jeden to jest brak Tizena. Mamy tutaj system Android od Google, Wear OS w kolaboracji z Tizenem. Wygląda bardzo podobnie, ale obsługuje coś, czego nie było naprawdę dawno. No właśnie, Google Pay. Pozostała jedna minuta, możemy płacić zegarkiem. Dlaczego, jak został rozwiązany w tej wersji brak ringa? Otóż brak ringa został tak wzięty, że dookoła część ramki jest tak jakby dotykowa. Możemy sobie obracać, widzicie, bez problemu to działa. Od dołu mamy menu, zupełnie inny schemat niż w przypadku poprzednika. W przypadku poprzednika mieliśmy... No takie menu okrągłe, no niestety, no słabo to działało, te trzy tarcze,
To jest, no nie ma co się oszukiwać, moim zdaniem to jest zaczerpnięte ostro z jabłkowego rozwiązania, tam też są tak porozrzucane te wszystkie kafelki. Z takich ważniejszych opcji, aktywność dzienna, tutaj mamy wszystkie, skład ciała, coś czego nie było w poprzednikach, sen był, pogoda była, kalendarz, ciśnienie tętnicze, EKG, EKG chyba jest pierwszy raz pojawia się w zegarku od Samsunga. Także wszystkie te opcje sobie dokładnie przejrzę, poustawiam, muszę sobie poustawiać ten zegarek. Na chwilę obecną to tyle, tak jak widzicie jest to dla mnie nowość. Pierwszy raz zegarek z Samsunga z Android systemem, z systemem goglowym. Muszę sobie pokonfigurować płatności, no bo na tym głównie mi zależało. Prezentuje się bardzo dobrze, jest lekki, to zdecydowanie. Ciekawy jestem jak kwestia baterii wygląda. Ponieważ ten zegarek wszyscy mówią, że trzyma im około 2 dni. Ja mam wszystko praktycznie powłączane po 2 latach. Trzyma mi dalej 4 dni, także ja nie wiem co mam w nie włączone i dlatego tak mi długo trzyma. Z mojej strony wszystko, poużywam, pokorzystam sobie pewnie koło tygodnia i pojawi się jakieś większe porównanie między Galaxy 46 mm a Samsungiem Galaxy Watch 4 LTE 44 mm. Dzięki za oglądanie. Widzimy się podejrzewam za jakiś tydzień, jak już będę używał tego zegarka na co dzień. I tyle. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się do następnego. Hej!